Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Ale wieje, ale chciałam wam nagrać, jakie Radzie zrobił fajne ciasto ze śliwkami. Kupiliśmy, jak wracaliśmy z namiotów. I nie wiem, czy kojarzycie, że mówiłam, że upiekę ciasto. No i do tej pory nie upiekło. Także Radosław dzisiaj upiek. Zjem sobie na kolację. Dzień dobry, moi mili. Witajcie. Radosław jest obok, oczywiście, jak zawsze mi towarzyszy, bo nie chciało mi się też jechać. Taka jest prawda. Na autostradę nie wjadę, na autostradę nie. Nie proś mnie nawet. Nie proś mnie i już. Nie wjadę, wjadę jak ja będę gotowa, a nie jak ty mi będziesz mówił, kiedy mam. Gdy mi wracać, to wjedziesz. Nie, nie wjadę. Jedziemy zobaczyć, wiecie gdzie? Ale jestem opalona, a w ogóle widać to przecież żółtej koszuli. Jedziemy zobaczyć do sklepu Decathlon, bo kupiliśmy jakieś buty już do Zanzibaru, tak naprawdę. Ale chyba chcemy kupić z grubszą podeszwą, nie? Znaczy przynajmniej zobaczymy, czy jest. Chcemy też zobaczyć spray na komary, taki mocny. I też chcemy zobaczyć torbę. Wodę odporną, taka co nie prześwituje. Jezu, jaka jestem zjarana! Ty też jesteś zjarany po ostatnich namiotach. Ja zawsze mam tego, to jest mój naturalny kolor. Aha. Tak. Chyba jak siedzisz i ognisko rozpalasz i siedzisz nad tym ogniskiem i się smolisz tam i wędzisz. Tak? Aha. Wędzonego robaki nie biorą. Także tak, jedziemy zobaczyć, zobaczymy co tam jest. Oglądałam wczoraj znowu film Łukasza, znaczy co prawda też czytałam blog Natalii na ten temat, ale też wczoraj rzuciłam jej film, a ja akurat jestem taka, że jak zobaczę i usłyszę, to bardziej zapamiętam, mimo że jestem niby wzrokowcem. Czyli pisanie powinno mi bardziej odpowiadać, czytanie. Także tak, słuchamy rad kogoś, kto tam już był. I mamy zamiar właśnie kupić takie rzeczy. Aha, i jeszcze Łukasz dobrze radził, żeby kupić, wiecie, taki wkład do elektryczny do kontaktu, do hotelu, ale ja nie wiem, czy to w Anglii dostaniemy. Nie wiem. A sprawdzaj wczoraj na Amazonie, czy nie? Wpisałem, ale nic nie znalazłem. Ale nic nie znalazłeś. Także tak, pojedziemy, zobaczymy. Pozostał nam, moi drodzy, miesiąc i kawałeczek tylko. Jak kupiliśmy wakacje, to było 88 dni. A teraz już miesiąc i za chwilę! Mam nadzieję. Jezus Maria, mam nadzieję, że faktycznie wylecimy. Wylecimy, no już Emiraty już za ten potwierdziły bilet, Fly Dubai też potwierdził bilet, więc jest ok. Aha, czyli jak nam tutaj odwoła, to loty mamy, najwyżej sobie pojedziemy. Tu nam może już nic odwołać, tu jedynie hotel nam może odwołać. Agnieszka ostatnio napisała pod vlogiem, nie wiem czy widziałeś, że pojechali do Włoch, pęta coś tam, do Włoch, Portofino, to Włochy? No. No, że pojechali do Włoch, do hotelu zabukowanego przez TUI, który nie istniał. Niemożliwe. No właśnie, i walczą z nim. I mówię, czegoś takiego jeszcze nie słyszałam, żeby sprzedawali hotel, który nie istnieje. A nasz też jest nowy. Ale kupimy, nasz jest, bo sprawdzaliśmy. Ubezpieczenie, jeżeli tam wylądujemy, nie będziemy mieli gdzie spać, to pójdziemy do innego hotelu, zapłacimy kartą kredytową. I będziemy sobie... I nam zwrócą. Tak. I zero będziemy się niczym przejmować. Tak. Tak, najlepiej karta, no bo to też ubezpieczone. To tylko pieniądze. Tak, właśnie też pamiętajcie, właśnie takie jakieś większe zakupy, tak jak my też zrobiliśmy, takie większe zakupy, jeśli robicie, no to warto też zrobić kartą kredytową, bo to jest zawsze można ubezpieczone. Można to spłacić w ten sam dzień i żadnych tak, odsetek nie tak, będzie. Tak, tak, tak. Tak robimy i to jest najlepsze, co może być, bo jest ubezpieczenie. Te pieniądze są ubezpieczone w razie coś by się... jakaś noga powinęła. Niby Visa też tak robi, tak ogólnie, jako nie kredyt kart, ale no nie wiem. Nie wiem. Radek mówi, że idzie do Anglii kolejny heatwave. Dzisiaj ile jest, kochanie? Weź trzy tam w moim aucie. 11, 23. No, dzisiaj też 23 i wcale to heatwave nie jest, a już wam pokażę czemu. Patrzcie, jakie chmurenki straszne. Kończą już tutaj tą budowę, czy nie? No, kiedy jeszcze... to będzie? Jeszcze ten cały pas muszą otworzyć, to jest, wiesz, to jest... To jeszcze ho, albo jeszcze i dalej. Dużo. A tam on nie jest zbudowany nawet. Jesteśmy w namiocie, zobaczcie jaki blackout, jest normalnie czarno, tylko nasz materac by się tu nie zmieścił. Ale fajnie, no i dwie sypialnie nam niepotrzebne, ale blackout to jest to. Ogólnie to wam chyba nie pokazywałam, że Radzie założył wreszcie tutaj płytki w przedsionku. Powiem wam, że to są stare płytki, stare, żeśmy je kupowali do tej małej łazienki. No i tutaj je wykorzystaliśmy, tutaj tylko sobie dam dywanik. No tu jeszcze jest do wykończenia, no bo to musimy tak zamalować, bo to jest próg. Ale tak, ładnie zrobił, co? Bardzo ładnie. Bardzo ładnie.
Już Wam robię szybkiego update'a, czyli jeśli chodzi o spray przeciwko komarom, to nie ma. Jeśli chodzi o buty do pływania, to nie ma. Jeśli chodzi o torbę taką też wodoodporną, to też nie ma. Także zakupy bardzo nieudane. W sumie kupiliśmy tylko stolik na kemping. I to bardzo udany zakup, taki większy, fajny stolik, żebyśmy mieli gdzie sobie na spokojnie siedzieć i jeść śniadanko, czy pić piwko, czy cokolwiek. Radzie zrobił fasolkę po brytońsku w Thermomixie. Już jedliśmy wczoraj. Boże, jaka pyszna. Także taki obiadek dzisiaj, moi drodzy. Mniam, mniam. Jestem w B&M. Od takiego czasu pierwszy raz i widzę, że chyba się przebranżowują trochę bardziej na jedzenie. Bo zobaczcie, ile alejek z jedzeniem. Po prostu jestem w szoku. Pogoda w Anglii przed chwilą lało, że wychodząc ze sklepu ubrałam się w bluzę, bo było tak zimno. A teraz tak grzeje, że z chęcią tą bluzę ściągnęła. O, ale już do auta. Biorę szkodnika na walkie-talkie, także ściągnę na walkie-talkie. Dostałam w B&M taki dak. Wiecie, ja bardzo często używam tych dysków, ale to jakaś nowość. Biały, prześwitujący, z efektem wybielającym. O zapachu eukaliptusa, także zobaczymy, czy to fajne, czy nie fajne. Pranie mi się robi, więc tutaj będziecie słyszeć pralkę, a ja właśnie przekładałam sobie te Arielki do tej miseczki i powiem Wam, że tak się do nich przyzwyczaiłam. One są takie świetne, nie uczula mnie, wiecie, że jestem bardzo, bardzo uczuleniowa, mnie głównie Ariel nie uczula. Jestem bardzo, bardzo uczuleniowa. Ja wiem, że to jest trochę Lenoru i jakieś tam, wiecie, innych rzeczy, ale no rewelacja. Nawet nie muszę tam jakoś ekstra mocno pukać. Nie dość, że pranie pięknie pachnie, wszystko jest ładnie doprane, no świetne. No i tutaj wzięłam też to, że ona jest nawet dobre w niskiej temperaturze i ja Wam powiem, że ja większość rzeczy piorę na 40-30 stopni, zależy. I naprawdę super działają, przynajmniej w moim przypadku, ale też weźcie pod uwagę, że ja rzeczy biorę po razie tak naprawdę, także może to też jest różnica. Kurde, ja Wam na pewno tego nie powiedziałam. Jakiś czas temu Radek mi kupił taką maszynkę do czyszczenia biżuterii w Aldiku, ona zwykła. I chciałam sobie wyczyścić te kolczyki srebrne. Zobaczcie, jakie one są zaśniedziałe, już ich bardzo długo nie miałam w uszach. Bo z 5 lat. I chciałabym sobie wyczyścić, także mam tutaj te kolczyki. I wrzuciłam swoją obrączkę i swój pierścionek zaręczynowy. Także zobaczymy, czy to zadziała. Tutaj nie ma żadnej chemii, to tylko działa na zasadzie wibracji. Tak, w zasadzie wibracji, no można tak powiedzieć. Także włączę. Najlepsze jest to, że Radek wyrzucił opakowanie, także nie wiem do końca, czy to będzie Power 180 Reset. No nie wiem, włączymy. Włączę i zobaczymy, jak to się potoczy. A odnośnie mebli, moi drodzy, takich jak widzicie, białych, tutaj i tych czarnych, tak bardzo często się pytacie, czy jestem zadowolona z tej błyszczącej kuchni na maksa. Ściereczka, przecieram i jest błysk. Uwielbiam. Tutaj podobnie, tutaj używam tej ściereczki zielonej. Na Boschu tutaj też tej zielonej i rewelka, rewelka. Dobra, skończyło się, czyli to było 3 minuty. Widzę, że to jest reset button, także jeśli bym potrzebowała, to mogę to zrobić jeszcze raz. Ale ja już widzę ten pierścionek, już widzę ten kolczyk. Wiecie co, wyciągniemy może to na razie na... A gdzie jest ten drugi kolczyk? Nie mówcie, że ja go nie włożyłam. O, jest tutaj. Już się przestraszyłam, że naprawdę zgupiłam i nie włożyłam. Zobaczmy. No nie jest to perfekcyjnie. Kamień na pewno wyczyszczony. Moje tutaj też. No znaczy moje te są w miarę czyste zawsze. Pokażcie mi tutaj. No nie, no ta śnieć cały czas jest. Wrzucam jeszcze raz. Bardziej błyszczy zdecydowanie, ale chyba jednak sama woda tutaj się nie nada. No ale zrobimy jeszcze raz. Co tam? 3 minutki może być. Dobra. Skończył się już ten czas, już się będę jeszcze raz robiła. Pamiętajmy, że energia droga. Żartuję, ale chcę zobaczyć, jak to działa tak naprawdę. Czy coś tutaj się wydarzyło, czy nie. Może jak wytrę? No. Patrzcie, to trzeba teraz przetrzeć szybko. Także dobra, szybko to wycieram tą siereczką. To jest czysta siereczka kuchenna. I zaraz do Was wracam, zobaczymy. Wow, moi drodzy, ja jestem w szoku. Przetarłam to. I to jest takie piękne. Nie chce mi się nawet zoomować tutaj. To jest takie piękne teraz. Patrzcie, nie ma ani śladu po tym brudzie.
nawet no, po tym, wiecie, po tym, jak to się nazywa, po tym osadzie, nie wiem jak to się nazywa, zobaczcie to też z każdej strony, zobaczcie jakie błyszczące. Jedyne co musiałam zrobić to wytrzeć to porządnie, znaczy to wytrzeć, wysuszyć i patrzcie jakie lśniące. Jutro zmieniam właśnie kolczyki, będę miała srebrne, rzadko noszę takie srebro, ale teraz mam jakieś byle jakie, a jednak potrzebuję coś lepszego. Najbardziej to bym chciała założyć. Kolczyki od... Jezu, ale strasznie wyglądam. Kolczyki od mojego taty, ale niestety muszę iść, jak będę w Polsce, to muszę iść do złotnika, bo mi często tam spadają zawleczki, te motylki z tyłu. Także muszę coś wymyślić, bo szkoda by mi było te kolczyki zgubić. O. Wish I could say I was finally on.